Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 7 w wersetach od 25 do 36? Mówili więc niektórzy z mieszkańców Jerozolimy: czy to nie jest ten, którego chcą zamordować? Oto on mówi otwarcie i nic mu nie mówią. Czyżby przywódcy prawdziwie poznali, że to jest Chrystus? O nim wiemy, skąd jest. Natomiast gdy przyjdzie Chrystus, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. Jezus wołał wtedy w świątyni, nauczając: znacie mnie i wiecie, skąd jestem, a nie od siebie samego przyszedłem. Ale prawdziwy jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo jestem od niego i on mnie posłał. Próbowali go pojmać, ale nikt nie podniósł na niego ręki, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Wielu z ludzi jemu uwierzyło i mówili: czy gdy przyjdzie Chrystus, uczyni więcej cudów od tych, które ten uczynił? Gdy słyszeli faryzeusze, że lud tak szepcze o nim, posłali faryzeusze i arcykapłani sługi, aby go pojmać. Jezus więc powiedział im: jeszcze na krótki czas jestem z wami i odejdę do tego, który mnie posłał. Szukać mnie będziecie i nie znajdziecie, a gdzie ja jestem, wy przyjść nie możecie. Mówili więc Żydzi między sobą: dokąd on pójdzie, że my go nie znajdziemy? Czy pójdzie do rozproszonych wśród Greków i będzie uczył Greków? Co to za mowa, którą wypowiedział? Szukać mnie będziecie, a nie znajdziecie? I gdzie ja jestem, wy przyjść nie możecie? Gdy porównamy dwa wersety tego rozdziału, to jest 25 i 20, zobaczymy hipokryzję Żydów. Jak ma to miejsce również i dzisiaj? Prowadzone są jałowe dyskusje na temat osoby Pana Jezusa. Każdy przedstawia swój punkt widzenia. Roztrząsa stanowisko, jakie zajmują religijni przywódcy. Rzeczywiście, jeśli obecność i słowa Pana wywołują takie poruszenie, to dzieje się tak dlatego, że ci ludzie są wewnętrznie zaniepokojeni głosem, który choć tego nie przyznają, jest głosem Bożym. Werset 28. Próbują zlekceważyć Go, przekonując samych siebie, iż ten Galilejczyk nie może być Chrystusem, gdyż znają jego rodzinę i wiedzą, skąd pochodzi. Rzeczywiście mnie znacie, odpowiada Pan Jezus, nawet lepiej niż wam się wydaje. Wszak wasze sumienie podpowiada wam, kim jestem i ono was osądza. Jakże poważny jest fakt, iż Pan Jezus głośno wołał do tłumów. Wersety 28 i 37. I mamy tutaj odnośnik do przypowieści Salomona, 8 rozdziału, 1 wersetu. Słuchaj, mądrość tak woła, rozum tak się odzywa. I 9 rozdziału, 3 wersetu. Wysłała swoje służebnice, zaprasza ze wzgórz miasta. On również i dzisiaj woła. I mamy tutaj odnośnik do 2 listu do Koryntian, 5 rozdziału, 20 wersetu. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał,
W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I listu do Hebrajczyków, 3:7. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie. I nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie słyszał tego głosu. Gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie, oznajmia Pan Jezus wszystkim niewierzącym. 34. Co się zaś tyczy tych, którzy są Jego własnością, to wszystkim im jest obiecana niewyobrażalnie wielka nagroda. Ja wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. Czytamy w 14:3 tej Ewangelii. Drogi czytelniku, która z tych dwóch wypowiedzi Pana odnosi się do ciebie? Gdzie ty spędzisz wieczność?